Witam pana, jest pan zwycięzcą tego biegu Open. Proszę się przedstawić. Kamil Bakoś, Bolesławiec, żołnierz z jednostki wojskowej 2399 Świętoszyn. Ile trzeba trenować, żeby tak szybko biegać? 7 dni w tygodniu. 7 dni. Ile pan przebiega w tygodniu? W ciągu 100 do 120 tygodniowo. 120 km tygodniowo. I skąd to zdrowie? Genetycznie, lata genetycznie. Brawo, startuje pan jeszcze w innych imprezach? Tak, startujemy cały czas, reprezentujemy, jak nie Bolesławiec, to jednostkę wojskową. Świętoszowa, w różnych biegach, w okolicy, na Dolnym Śląsku i nie tylko. I duże sukcesy? Są duże i małe, zależy jaki biegnie. Ranga biegu jest różna. No tak. Jak się panu podobało bieganie po Bolesławcu? Jak najbardziej, powinno być tego częściej. Jest tyle biegów, dokładnie są 3 biegi w Bolesławcu, teraz 4 będzie we wrześniu. Powinni jak najbardziej, więcej ludzi powinno startować, jest akcja Polska Biega, prowadzi tutaj, kolega też był żołnierz na stadionie, ludzie się spotykają, tylko jeszcze nie chcą startować, nie chcą się odważyć startować, wyjść, że inni patrzą na nich troszeczkę krzywdę, a właśnie pokazywać to, propagować bieganie, bo sport to zdrowie, każdy o tym wie. Jasne, no jak pan przebiega tygodniowo 120 km, to sobie wyobrażam, ile to jest rocznie, nie? To astronomiczna wielkość. Trzeba przemnożyć troszeczkę, nie? Nie zawsze 120, zależy też jaki okres. Okres startowy mieli, ale... To gdyby tak policzył, że pan miesięcznie przebiega... No około 4000 będzie rocznie. 4000 rocznie. 4-4-5. No to chciałem tak, to mój 4000 rocznie to jeszcze to 10% obrotu Ziemi, czyli średnicy Ziemi. 10 lat i przebiegł. Tak, 10 lat by pan przebiegł całą Ziemię dookoła. Życzę panu tego z całego serca i dużej zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.